Kolejnym popiersiem, które pojawiło się w Katowickiej Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim, jest rzeźba przedstawiająca wizerunek Bernarda Krawczyka, aktora teatralnego, filmowego oraz telewizyjnego, który zmarł w zeszłym roku. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy zadecydowali o tym, że Bernard Krawczyk w tym roku powinien być upamiętniony właśnie tutaj w Galerii Artystycznej. To jest rok po jego śmierci, to jest wspaniała rzecz, bo myślę, że ten trwały znak będzie nam przypominał o jego naprawdę niesamowitej osobowości, bo zarażał nas wszystkich pozytywną energią, był otwarty, tak jak zresztą rzeźba przedstawia, uśmiechnięty na co dzień. Naprawdę wspaniały, wspaniały człowiek. Benia znam od kilkudziesięciu lat. Najpierw jako widz spektakli, filmów, który grał, a później jako człowiek, który z nim pracował. Byłem reżyserem spektakli, który grał. Zaprzyjaźniliśmy się. Więc myśmy nigdy nie mieli takiej relacji służbowej, no może na początku, ale przez ostatnie kilkanaście lat to była bardzo taka relacja osobista, więc ja podziwiałem w Beniu przede wszystkim ogromne poczucie humoru, otwartość na różne propozycje artystyczne. Pomimo tego, że był człowiekiem w wieku zaawansowanym, z ogromnym dorobkiem, to był otwarty na właśnie na rzeczy nieoczywiste, niekonwencjonalne. To było cudowne u niego. Mój tata miał szalony szacunek do ludzi, wszystkich ludzi. On ten Śląsk wybrał, on Ślązaków kochał, ale kochał tak samo z naszych sąsiadów w Szczyrku, gdzie mamy domek. On po prostu szanował ludzi i będę to powtarzała. W tegorocznym plebiscycie na to, czyje popiersie znajdzie się na Placu Grunwaldzkim, pomysł na to, aby Galeria Artystyczna powiększyła się o wizerunek Bernarda Krawczyka, wygrał zdecydowaną przewagą, zdobywając blisko 3000 głosów.